Cześć, teraz zdradzę Wam mój sposób na przyrządzenie pysznej latte. Tutaj dobór kawy w ziarnie już nie jest taki istotny jak w przypadku zwykłej czarnej kawy, ponieważ smak mleka potrafi już dużo wybaczyć, czyli zbić tą kwasowość. Ale jeżeli już udało Wam się dopasować, bądź kupić tą kawę, o której ja wspomniałem i jej smak rzeczywiście Wam odpowiada, to możecie śmiało dalej kontynuować przyrządzenie takiej chociażby latte. Mój sposób jest bardzo prosty. Ja nie używam mleka krowiego do przyrządzenia latte, natomiast używam tak zwanego napoju mlecznego, a raczej roślinnego. Jak zwał, w każdym razie tak zwał. Chodzi o to, że jest to napój sojowy, jest to soja wolna od GMO. Do takiej szklanki napoju sojowego dodam łyżkę masła, włączę spieniacz. W momencie, kiedy się nagrzeje, będę mógł spieniać mleko. Jedziemy. Tak naprawdę do spienienia mleka powinno używać się takiego dzbanuszka przeznaczonego. I spienianie powinno odbywać się pod kątem wówczas 45 mniej więcej stopni, a temperaturę spienianego mleka kontrolujemy poprzez dotyk właśnie dna takiego dzbanuszka. I jeżeli ono zaczyna nas to dno już parzyć w dłoń, wtedy wiadomo, że taka temperatura jest już odpowiednia. Ja jednak poszedłem na łatwiznę i bezpośrednio już w szklance takiej, powiedzmy, w której piję latte, spieniam sobie ten napój. Szklanka też dobrze przewodzi ciepło. I w momencie, jak już mam tak spieniony napój, mogę wyłączyć spieniacz. Odbanuszek wykorzystam do szybszego schłodzenia dyszy. Tak spienionego mleka wlewam powoli jednolitym strumieniem przyrządzoną wcześniej kawę. Nie za szybko, powoli, tak żeby warstwa kawy unosiła się na jednym poziomie.
W takiej formie możemy ją podawać, pić według gustu. Jednak, żeby uzyskać jednolity smak, trzeba wykorzystać do tego łyżeczkę i po lekkim przemieszaniu osiągniemy jednolitą barwę, jednolity smak. To tyle. Nara. Smacznego. I dozo.